ludzie, gdy wchodzą do Twojego domu. Dlatego chciałam, żeby w moim domu, w moim holu znalazł się jakiś ciekawy przedmiot, jakiś obiekt sztuki. To właśnie miała być szafa. Chciałam, żeby pobrzmiewały echa sztuki ludowej, bo lubię taką świeżą, prostą, siermiężną sztukę ludową. W tym samym miejscu poprzedni właściciele mieli już szafę i wydawała mi się ona niska, przysadzista. Wiedziałam, że moja będzie miała inne proporcje, że będzie smukła, wysoka i będzie oderwana od ziemi. Chciałam też, żeby dodawała takiego ciepła, żeby miała jakby fakturę tkaniny, takiego ludowego pasiaka tkanego na krosnach. Żeby paleta kolorystyczna była taka bardzo naturalna. Piaskowca, lnu naturalnego, drewna, gliny, takie prymitywne kolory. Kupienie używanej szafy za jakąś symboliczną kwotę i przewiezienie jej naszym małym samochodem nie było trudne. Rozłożyłam boki szafy w pracowni i przystąpiłam do dekorowania. Malowania pasów, a też dekorowania różnymi tkaninami. Filcem, lnianą tkaniną, sznurami, supłami. Chciałam właśnie osiągnąć wrażenie takiej miękkiej, otulającej tkaniny. Ciągle jednak czegoś mi brakowało. Postanowiłam dodać jeszcze elementy ceramiczne. Szafa jest dosyć ciężka, nie chciałam robić przysadzistych, wielkich nóg. Jedynie takie osłonki na drewniane nogi. Najwięcej zabawy i radości miałam z formowaniem dekorów. Najpierw zrobiłam formy silikonowe i formowałam właśnie tą glinę szamotową w takich robionych przeze mnie formach, tak aby te elementy przypominały właśnie supły, sznury i oczywiście, żeby też nawiązywały do tych prawdziwych supłów i sznurów. Moja szafa to dzieło, które powstało w mojej wyobraźni. W dobie unifikacji, globalizacji, również w sferze estetyki mam coś, czego nikt nie ma. Coś ciekawego, oryginalnego i kiedyś ogromną popularność zdobyły szafy gdańskie, które witając gości też opowiadały o gustach estetycznych właścicieli. Tutaj jest dosyć podobna sytuacja. Zdaję sobie sprawę, że moja szafa nie wszystkim musi się podobać, ale na pewno wzbudza duże emocje, dużo komentarzy. Mamy z czego się pośmiać, mamy o czym rozmawiać. Czasami ta rozmowa idzie w stronę jakiejś ciekawej rozmowy na temat sztuki, estetyki, kultury, w ogóle na temat życia, tego co jest ważne, piękne i ciekawe. Moja szafa cieszy oko. I o to chodziło.